Północ, południe, radio Koncita. Polskiego Radia 24. Radio Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra, zapraszam. Och, moja matko, Bogaś urodziła. Ona Boga urodziła. Proszę Państwa, myśmy tutaj przerwały tę reklamę, bo reklama weszła na Hama bez zapowiedzenia. Teraz też tak włączyłam, nawet nie wiedziałam co i jeszcze ta reklama trwała. Dźwięk dzwonu Zygmunt oznajmił w kraju. Fatalny. Najsłynniejszy dzwon w Polsce było słychać przez 8 minut. To jest ta reklama, że matka Boga urodziła. A czy wy jesteście jeszcze dzieci i znowu mleczka wam potrzeba? Powiedział apostoł Paweł Żydom, którzy już poznali Chrystusa. No i jakie wielkie postępy żeście już zrobili, że się Panu Bogu to wszystko podobało. Ale wrócili i że po co wam te bajki kabały żydowskie? Przyjęliście Jezusa Chrystusa i już wszystko dobrze było. Po co żeś się wrócił do żydowskich bajek? Alleluja, alleluja, po co wam bajka żydowska? Alleluja, alleluja, alleluja. Zalecaj na przykład towarzystw naukowych i oni dobierają konkretną metodę, czyli jaki lek zastosowany. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja. Halleluja. W dniach 23 i 26 maja w unijnych krajach wybierani będą deputowani. Halleluja. Eksperci przewidują, że eurosceptyczne grupy przybiorą na sile. W związku z planowanym Brexitem skład Europarlamentu będzie mniejszy. Obywatele Unii mogą się do 5 euro deputowanych w porównaniu z tym obecnym parlamentem. Eurosceptyczne siły zyskają liczbową urodą. Alleluja, alleluja. Dołączą do nich inni europosłowie. Przewiduje się, że będą numerowi. Peter Kleppe, ekspert londyńskiego Instytutu Badawczego Open Europe. No likelihood. Jest też niemal pewne, że chadecy i socjaliści nie będą już mieli większości. I chadecy i socjaliści. Będą to zapewne liberałowie. A jeśli chodzi o wzrost poparcia dla eurosceptyków, to wcale nie musi to oznaczać większego wpływu na unijną politykę, bo już teraz eurosceptycy są w trzech różnych frakcjach w Parlamencie Europejskim. Różnią je nie tylko kwestie ideologiczne, ale też sprawy dyscypliny finansowej i przyszłych wydatków Unii. O czym z Brukseli relacjonowała Beata Płomecka. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 12:33. Program informacyjny Polskiego Radia 24. 1 stycznia, w pierwszy dzień nowego 2019 roku, łączymy się teraz z politologiem doktorem Sławomirem Sowińskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, noworocznie, kłaniam się wszystkim. Ten nowy rok to będzie rok politycznie przede wszystkim pod znakiem wyborów tych krajowych i najpierw tych europejskich. Zakończył się rok 2018, który też skończył się takim mocnym akcentem wyborczym. Mieliśmy kampanię przed wyborami samorządowymi, same wybory samorządowe. Czy na podstawie tego, w jaki sposób ta kampania i te wybory w 2018 roku wyglądały, możemy prognozować, co wydarzy się, jak rozłożą się sympatie wyborcze Polaków w tych wyborach, które przed nami? Bardzo ważne pytanie, co wybory samorządowe, że tak powiem, prognozują. Alleluja. To tak ogólnie, że po trzech latach dość takich, można by powiedzieć, intensywnych działań polityków, teraz to my, wyborcy, przyjmujemy inicjatywę, teraz to my, wyborcy, będziemy, że tak powiem, decydować, to będzie rok nas, wybory.
się rozwalają. Chciałam zapytać o to, czy...
jest szansa, że w tym roku wyborczym pojawią się nowe siły na polskiej scenie politycznej, bo my już przywykliśmy do tego, że dyskutujemy o szansach Zjednoczonej Prawicy, obozu władzy, Prawo i Sprawiedliwość, z Zjednoczoną bądź nie, to zależy od interpretacji, opozycją, ale czy coś nowego na prawo od Prawa i Sprawiedliwości i na lewo od Koalicji Obywatelskiej się pojawi? Tak, tak, są takie kluby, te kluby dość wyraźnie widzimy, tak jak powiedział pani redaktor, i na lewo, mówiąc umownie od obecnego centrum opozycji, i na prawo, mówiąc umownie od centrum, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość w koalicji rządowej. Ale ja uważam, że czas, klimat polityczny, sytuacja polityczna nie sprzyja nowym projektom wyborczym, bądź tak najbardziej ogólnie nowym projektom politycznym. No, wynika to z tego, że to nie jest sytuacja, w której się znajdujemy, no takiego pewnego już zmęczenia po 4 czy 8 latach znanymi politykami i takiego moim zdaniem szukania jakichś nowych twarzy, nowych pomysłów, nowych idei, tylko jesteśmy w stanie dość ostrego sporu politycznego, bardzo ważnych pytań, które zostały przez te 3 lata postawione, pytań, na które jako wyborcy chcemy znaleźć odpowiedź. I to będzie moim zdaniem główna jakby treść sporów wyborczych, kampanii wyborczych, a więc o te na tych trzech ostatnich chłopcy, lat. Chłopcy, chłopcy, jest myślę, malutki. Zobacz jakie buty, wszyscy do Kalkuty. W kontekście tych właśnie wyborów europejskich, ani kwestia wejścia do Unii Europejskiej czy
wydarzenia, z których powinniśmy być dumni jako wspólnota polityczna, właśnie powinniśmy w tych wydarzeniach wspólnie się jakoś przeglądać. I tego życzmy sobie na ten nowy 2019 rok. Gościem Polskiego Radia 24 był dr Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Polskie Radio 24. Południe. A z nami już teraz telefonicznie ksiądz Paweł Rytel, Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Dzień dobry, księże rzeczniku. Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie i pozdrawiam Zjątej Góry i w nowym roku. Pozdrawiam wszystkich panią redaktor i wszystkich słuchaczy. Również najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Proszę księdza, dzisiaj 52. Światowy Dzień Pokoju. Swoje orędzie skierował do wszystkich wiernych, ale chyba do całego świata również. Papież Franciszek, to orędzie rozpoczyna się znamiennymi słowami: pokój temu domowi. Naszym domem są nie tylko te cztery ściany pod adresem, który mamy wpisany w dowodzie osobistym, ale przede wszystkim mówimy o domu w znacznie szerszym rozumieniu tego słowa. Co mówi do nas papież Franciszek, zwracając się tymi ewangelicznymi słowami: pokój temu domowi? Mówiąc Ojciec Święty, pokój temu domowi, mówi, że Jezus mu wyznacza to, co jest domem, czyli każda rodzina, każda wspólnota, każdy kraj, każdy kontynent, swoje wyjątkowości historii i wspólna planeta. I to z jednej strony mówi o naszej współodpowiedzialności i Ojciec Święty właśnie przypomina, nawet dzisiaj przyszedł właśnie tekst z Biura Apostolego w Stolicy Apostolskiej, modlitwa nieopańskiej, kiedy Ojciec Święty mówi bardzo jasno: nie myślmy, że polityka jest zarezerwowana tylko dla rządzących, ale wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za życie, i tu w tym słowie tej polis, czyli cita, czyli miasta, czyli naszej wspólnoty. Dlatego Ojciec Święty mówi, że nie tylko patrzy na kogoś, na jego rząd jest odpowiedzialny. Nie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za życie polityczne w kraju. To jest w pewien sposób częścią tego. I w samym tym dokumencie znajdują się bardzo mocne słowa. Ojciec Święty przypomina, że polityka może naprawdę stać się wzniosłą formą miłości. I mówi o dobrej polityce i mówi o wadach polityki. No a co się stało? Co się stało? Mówimy, rozważamy, co się stało? Co się stało? Z perspektywy to jest anoreksja? Siedząc teraz, czy to jest anoreksja? Policzki się zapadają, kiedy chudość zbliża się wielka. Co to jest? Co to jest? Może jakaś piła? Co to jest? Co to jest? Ratunku! Ratunku! Może jakaś rzeżączka? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Może ten szczur, co tam biega po podłodze, ciebie zaraził? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Tutaj ten jeden bez ręki ochroniarz mówił, że tutaj przez klozet wyjdzie szczur mi i mnie tu w nocy nastraszy. To więc jeden klozet takim pudłem ciężkim mam przykryty, a drugi też raczej trzeba zamykać drzwi przynajmniej od toalety, żeby co tu nie wyszło przez klozet i tutaj do mnie nie przyszło, bo ja bym chyba umarła, ale bym musiała stoczyć wojnę, walkę. Musiałabym go po prostu, no nie wiem, czy on by się rzucał, czy musiałabym go zabić, no ale nie wiem czym. Jak tu nic takiego, siekiery szukać, no. Daj spokój, to ten szczur może ciebie ukąsił w jaja. O Matko Boska. Ale gdybyś potrafił żyć nawet tak samo na Bliskim Wschodzie, po prostu jest tak zwany status quo, czyli każdy wie, jakie ma prawa i obowiązki, to jest również sposób, ale to dzisiejsze wołanie Ojca Świętego do polityków, aby postawili pokój, a nie interesy partyjne na pierwszym miejscu, jest bardzo mocne. I tym bardziej, że to jest też przecież polityki, potem też pokojowej w różnych innych płaszczyznach. Ciągle pastor Mazurkiewicz tak przypomniał też o tym, że jest polityka przez duże P jako kultura polityczna i polityka przez małe P jako polityka partyjna. I tutaj chodzi o dobro wspólne. Księża biskupi jako Konferencja Episkopatu Polski wydali dokument w 2012 roku pod tytułem Troszczy o człowieka i dobro wspólne, kiedy mówią, że to właśnie dobro wspólne, przypominają, jest najważniejsze dla każdego polityka. I w kwestii właśnie chociażby wojny, to oczywiście polityka cała nie sprowadza się do etyki,
Franciszek i z jednej strony apeluje do polityków, ale z drugiej do nas wszystkich o to, żeby troską, opieką i pomocą obejmować tych, którzy proszę z powodu Państwa, no, wojen na całym świecie. Trzy ćwierci do śmierci. Jedni ludzie się rodzą, urodził się Jezus Chrystus, a set musi umrzeć. No niestety, albo będzie żył jeszcze, będziemy go wspierać. Czyli tak, Święta Trójca istnieje czy nie istnieje? Święta Trójca jako Izyda, Horus, Set. Izyda jako matka, Horus jako syn, a Set jako piąte koło u wozu. Dzisiaj modlitwy będą w kościele za piąte koło u wozu. Ratunku, ratunku, Boże, Jahwe, zlituj się nad Zelewską. Zelewska będzie umierała. No muszę Zelewską pocieszyć, że tak, ten Ireczek taki, co chodził, proszę Ciebie, Ireczek taki, co chodził, nie żyje. No, z Wałbrzycha taki chodził po lotnisku tam, bo miał te papierosy, zbierał, bez tych papierosów on by nie przeżył i dla niego jeszcze, jak nie daj Boże, jakąś wódkę znajdzie, tam dużo zostawiali, bo to przecież nie wolno na samolot. To on tam miał raj i po prostu miał zawał serca, go ratowali, ratowali żołnierze, a on strasznie zawsze śmierdział, to więc nie wiem, jak oni go ratowali, ci żołnierze. Skoro ten Ireczek, ten mój przyjaciel kiedyś, ja go potem zaczęłam nazywać Rumunką, Rumunką potem, ten Tomek, co tam z tą F-ką latał po tym lotnisku, też nazywali na niego Rumunką, wszyscy mówili Rumunka na niego, bo on umiał poprosić. Tak. No to więc tak, jakieś serce, czy zawał serca, leżał pod kroplówką, no i ten Tomek mówił, że mózg jeszcze działał mu, ale okazało się, że miał raka na gardle. Dlaczego, że palił papierosy? Dlatego i Zelewską przestrzegam, i wszystkich przestrzegam, żeby nie palić papierosów, bo to jest smród jak smród, ale to jest po prostu rak do gardła. Gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. No i co? No i ta Rumunka, ten Ireczek umarł, już nie żyje. No. I poza tym dowiedziałam się też w ostatniej chwili, że nie żyje ten taki mongoł. Taki był spokojny, taki niewysoki mongoł. I jemu buzia spuchła. No, buzia spuchła i po prostu on od tego umarł. Nie wiadomo co, bo Breżniew mówił, że prawdopodobnie go ugryzł ten szczur. I tak wiesz, no Breżniew gadał takie głupoty, no bo coś może przyczyna była, może i nie było. Jest taka sprawa, że była kiedyś taka Janina Paryżanka, Jaśka Paryżanka. Może w innym kierunku mówię, ale chyba dociera. Jaśka Paryżanka. I ona urodziła się we Francji, w Carcassonne. I siedziała w parku Skaryszewskim, powiedziała, że tutaj nie była 20 lat. Taka Paryżanka Janina. No i myśmy się z nią zaprzyjaźniły, bo ona przyjechała tutaj do Polski. Na Brudnie ma mieszkanie, które wodą zalane.
A ona tak siedziała w parku z Karyszewskim, mówiła, że 20 lat jej tu nie było. No i z tym mieszkaniem na Brudnie, że ona ma tam zalane, remont nie może wracać za bardzo, to był fikcja, to był mit, bajka. I ona tak jeździła, też była Marta u Palecznego pod pałacem. I ona też kiedyś dostała takiej jakiś plam na twarzy i drugi raz to miała, a potem gdzieś padła w jakimś autobusie, prawdopodobnie ją wzięli do przytułka i ona umarła. Janina Paryżanka, jak czasem się odstawiła, to chodziła tu po Pałacu Kultury Stalina i Lenina, na różnych wystawach była, bardzo ekstra wyglądała, Janina Paryżanka. Zawsze umiała krytykować, prawdę powiedzieć. A zawsze mówiła o Francji pozytywnie, o tych Żydach, że Żydzi to zawsze mieli tak matematykę na wysokim poziomie, że tam do matury w szkole podstawowej matematyka była wyższa, jak tutaj u nas na studiach, na Uniwersytecie Warszawskim studenci mają. Także Janina Paryżanka ze mną wszędzie jeździła. Ja jej robiłam kawę, bo ja zawsze miałam kawę. Myśmy były w restauracjach, jeszcze tam było rząd na Jubilerskiej u tej Weroniki, żeśmy tam siedziały dzień i noc. Wszędzie, bardzo fajnie było tej Weroniki. No Jezu, no i Pałacu Kultury Stalina, ile gdzie żeś nas nie było. Ale ona ciągle miała zew krwi i jechała do Palecznego na jakąś kolację. Ja mówię, Janina, czy ty jesteś normalna, leje deszcz, a ty idziesz tam, gdzie dachu nie ma. No i ona jechała, tam miała też i znajomych swoich zresztą, no, miała też swój świat. No, także pozdrawiam serdecznie, buziaczki przesyłam, proszę jeść kaczki. Na mnie proszę przepisać ten cały majątek, ja tam będę mieszkała, będę kultywowała Matkę Boską Zeleską. No możemy tam z tym Stasiem mieszkać, no najwyżej tam, przecież Stasio nie jest zły. No, także buziaczki, no i że, no mam tu czekoladę, bym poczęstowała czekoladą. Mam tu 3 ciasta tortowe w wiaderku, w lodówce stoi. Też dostałam w prezencie i tak trzymam, może jacyś goście przyjdą. No teraz mamy już 2 kamery, druga kamera się obraca nawet tutaj. Co kto jest, to widać za bardzo, to może nie, ale no wyjątkowo dzisiaj. No ale no, życzę dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego, szczęścia i słodyczy. Eleonora życzy. Zawsze zdrówka życzą. Jak jest reklama, to ja wyłączam, bo w Radiu Koncita nie może być jeszcze żadnej reklamy. Wiesz, święta są, a Żydzi sobie, wiesz, na reklamach zarabiają. Matka Boska świętuje celebry, a oni tutaj. No także wszystkiego najlepszego, Ewunia, zdrówka i tak dalej, radości, pomyślności. No i cholera, żebyście sobie jakąś tę drogę ułatwiła do tej Warszawy, bo ja wiem, że ty tam jesteś zżyta. Tym, proszę ciebie, miejscem, czy tam masz rodzinę, czy co, może byś to sprzedała, bo jednak w Warszawie to masz miliony galerii, byś sobie mogła jeździć, no, także wszystkiego najlepszego. Zawsze trzeba, wiesz, bliżej do ludzi, bo ja ci coś powiem, no nawet u nas była taka Janeczka Sobieska Jechówka i ona 40 lat z córkami była w rozwodzie, bo one były wykluczone, nie były świadkami Jehowy. Ona była bardzo bogata, bo była krawcową, no ale świadkowie Jehowy nie lubili jej, bo jeszcze jak mieszkała na Ochocie, tam przy hotelu sowieckim na Tatrzyński, to przecież tam była moja bursa szkolnictwa, którego ją znam, ona trzymała też z kolei ze 30 parę lat na strychu meble. A więc te Jehówki mówią tu na Ochocie, siostro, my głosimy Ewangelię, a ty gdzie się wybierasz z tymi meblami, robaki ci zjedzą. I ona się przeprowadziła na Ochotę, tam wiesz, do nas na 14 piętro. No i tam dzięki temu mamy mieszkanie, bo tam Mareczek miał te 2 babki i ona pytra. Ten spadek, jedna babka miała, druga, i tam żeśmy mieszkanie kupiły na Igańskiej. Tam mieszkał pijak taki, pamiętam, bo myśmy głosiły, ja te bloki wszystkie mam ogłoszone. No i ta Janeczka Sobieska, proszę ciebie, po latach wyszła za jednego braci starszych Mariana, który miał 2 razy starszą Julię żonę, co mu umarła. Ona była babą Herszt w latach 50. jak jej
mężowie byli w więzieniu, bo ten, proszę ciebie, ten katolicki, ten jak to Biblia tysiąclecia, Glenpa do więzienia i wsadzał, to ona rządziła zborem i on za nią za dwa razy starszą babę wyszedł, ona umarła i ten Marian za tą Janeczkę Szowiecką wyszedł i gdzieś tam na Zegrze pojechali mieszkać, wybudowali piękny dom. No i niestety ta Janeczka głupia połączyła się z tymi córkami swoimi, z którymi całe życie, ja tylko ze słyszenia znam, a Janeczkę długo znam, że te córki są wykluczone, one nie są świadkami Jehowy, jakie są podłe wiedźmy, dwie. No i ona się z nimi połączyła, w szpitalu umarła jako samotna, bo ten jej Marian Charkowski już zdążył umrzeć. I co, i ten Mareczek nawet na pogrzebie u niej nie był, bo to była jego matka, jakby ona tutaj na 14 piętrze nas odwiedzała, jego uczyła, no i ja go uczyłam, tego Mareczka Rostkowskiego i wszyscy uczyli, ale Mareczek też prawdy nie poznał, bo nie ma serca taki handlarz, jak i ta kraszowa Janeczka Sowiecka. Ona po prostu zabrali cały ten dom, willę, co ona wybudowała z tych oszczędności, z tego krawiectwa, a Mareczek był na policji i policja powiedziała, no cóż, to jej córki były, to najbliższe, no nic nie da rady tu już zrobić, za późno. No, Mareczek też takie miał odbicia, że się z mędami zadaje, gdzieś tam jeździ, go zapraszają w Polskę i czasem jest, czasem go nie ma i ta Janeczka umarła Sowiecka, ta pseudo jego matka, bo on też z domu dziecka był wzięty z Piaseczna. No i po prostu ludzie, wiesz, tak kończą, jako głupi. Także Janeczka, głupia jesteś, żeś ty nie została na Igańskiej, na Prawie Południe, na 14 piętrze. Miałaś windę ruchomą, 3 windy jeździły. Po co ci tam na Zegrze jechać, dom budować w starych latach? Sztuczną szczękę miała wszystko, ale była bardzo bogata, bo całe życie pracowała. No i wiesz, i co? I córki wzięły. I taka głupia była, że i ona była Jehówką, ale ona była najgorszą tą Jehówką, bo ona mówi, proszę Państwa, proszę wzywać imię Boże, trzeba wzywać, bo jest napisane, nie będziesz nadużywał imienia Bożego nadaremno. No ja kiedyś, wielokrotnie mówię, siostro Janeczko, nie mów tak, bo jeżeli ty mówisz, żeby nie nadużywać imienia Bożego, to ty zniechęcasz, a nie zachęcasz do używania imienia Bożego. Ona była taka głupowata jakaś. Bo dlaczego? Dlatego, że ona ciągle o tym krawiectwie. Tutaj na bloku mieszkały moje były kierowniczki z wiejskiej. Też mówiły, że bardzo drogo, dużo brała Janeczka Sowiecka. Krawcowa bardzo dobrze szyła, ale bardzo długo też trzeba było czekać. No i taka robota. O, Janeczka Sowiecka ciągle tu z tymi braćmi starszymi też zadzierała. Ciągle ze wszystkimi zadzierała, to więc raczej była samotna. Nikt jej nie lubił. Ale że potem ten Marian Charkowski, jak ta Julia umarła, stuletnia, to miała normalnie jak syna męża. No naprawdę. Pierwszego stopnia przed wiatrem. Mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzisiaj będzie silnie wiało we wschodniej i centralnej Polsce i NBW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dla Wielkopolski, dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i województwa łódzkiego. Możemy spodziewać się silnego wiatru w dwóch powiatach nad morzem, w powiecie słabińskim w zachodniopomorskim i w powiecie słupskim na Pomorzu. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. W górach silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Także wiesz, na te stare lata, to trzymać się, co nam pod rękę popadnie, co lepiej, co wygodniej, co bliżej i wiesz, bo to takie jeżdżenie, no to jest męczące. Ja to pewnych rzeczy już nie lubię, to co mi się lubiło wcześniej. Nawet te piosenki, jak tu budowali te sceny na Bankowym, ja mówię, nawet splunąć na to nie chcę i te piosenki, w kółko to samo. Że jakaś artystka to dopiero co zaczęła śpiewać, chce być popularna, to każdy z nas w sobie to miał. Ale prawdziwe piękno to gdzieś może na obrazie jest, no w galerii. No to właśnie, także szukajmy tych galerii, szukajmy tych ludzi, bo jednak przyjemniej jest chodzić po tych wernisażach. Ja tu jestem w pracy, dlatego że no ten Rysio wie, bo on niby nie jest kierownikiem, tu nikt nie jest kierownikiem, my jesteśmy kierownikami sobie, ale on już tak tu wyznaczył.
na te dyżury, wiesz, że wie, że ja jestem tą Jehówką, no to ja i tak imienin nie obchodzę, urodzin nie obchodzę, tego Bożego Narodzenia, wiesz, nie przeżywam tak, jak to katoliczka zwykle przeżywa kozia pitka. I po prostu, wiesz, no jestem, bo jestem na wernisażach, podziwiam sztukę, co ładne. Ale wiesz, raczej Jezusek malutki w żłobku, no to jak przyszli ci magowie, bo oni za gwiazdą szli z Babilonu Wróżbickiego, czyli no to Jezus miał już 2 lata, bo zanim oni doszli, no taka była prawda i dlatego ten Herod kazał zabić wszystkie dzieci, które miały do 2 roku życia. No ta sekunda dają tą dane, być pewni, że w granicach tych 5% wzrost gospodarczy w całym 2018 roku się utrzyma. No ale właśnie głównym źródłem tego wzrostu, świetnego, bardzo dobrego wzrostu gospodarczego było spożycie indywidualne, czyli konsumpcja gospodarstw domowych. Także bądźmy sobie sami kierownikami, dla siebie kierownikami wszystkiego najlepszego i jedzmy kaczki. Zapotrzebowanie na pracowników i ciągle... Ale to Krzysztofek ja już 3., 4. Raz słyszę. Po co oni udają? Przecież to nawet jakoś tak głupio. Wiesz, tam to jest Krzysztofek Starczek, czy tak ona się tam nazywa, jest Krzysztofek w Radiu 24. Dają tam Krzysztofek. No tu 3., 4. Raz słyszę, bo to Staś wypuszczają. Ekonomistka. No to jak jeszcze żył tu na Saskiej Kępie Jan Maciej Witek, to on mówi, słuchaj, patrz, pacia, kaputa baba, to profesorka, nie wiem, czy to z Warszawskiego Uniwersytetu, czy z jakiegoś tam, ekonomistka, to raczej w Radiu Maryja ona nie występuje, ale występuje tu w Radiu 24, które też nie wiadomo, jakie chciałoby mieć opcje. No, także bądźmy wszyscy, ja jutro będę już wolna, będzie można gdzieś tam do galerii, pewnie nic nie będzie, ale może coś, bo to w nowym roku zawsze coś już będzie, te wernisaże, spotykajmy się w tej Warszawie, no może gdzieś tam pojedziemy dalej i buziaczki, proszę jeść kaczki. Dobrze, że ta elektronika jest, że ten messenger jest głupowaty, że możemy te zdjęcia przesyłać, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, nagrywać się. Żyjemy w takiej bajce, proszę Państwa, że niedługo ten Jezusiczek to przestanie interesować wielu. Już przestał interesować, bo przecież ludzie całkiem czym innym żyją teraz. No, przeciwników Kościół katolicki ma wielu przeciwników. Ja to lubię żyć tradycją trochę, to wiesz, czy bajka, czy prawda. To trochę trzeba tego Jezusiczka tu polulać. Tu Dawidek czasem do mnie przyjdzie, trzeba go tu, wiesz, taki steropian położę, wiesz, kocyk taki i tu go położę, on tu ma misia, na misiu głowę ostrze i tak lulu, pogłaskać po głupce, bo on też się rzuca trochę, to czyli, że może mieć jakieś sny. Ja o tym wierząc, tu czuwam ciągle, bo ciągle to wyglądam i mówię, proszę Państwa, proszę tu nic tu nie wykręcać, żadnych rur, żadnych śrubek nie wolno kraść, bo to już się zbliża ku Królestwu Bożemu. No i patrz, Dawidek, jak się tu rzuca, to go po głowce, chłopczyk musi, żeby te sny odpędzić złe, żeby miał dobry sen i żeby go tak może trochę potrząsnę, no niech już tego się przyjmie, śpi dalej, tak. Lulu. I teraz buty Dawidek rozwalił gdzieś, mówi, że ja mówię, nie wiem, może tu dobiegnę do tej pętli, dam ci jakieś trepy, mam tu trepy, 3 rodzaje butów, to przecież zawsze coś będziesz miał na wymianę. No, także ciągle coś tam mu się dzieje, znowu wiesz, tej Bydgoszczy przyjechali, bo ta matka widocznie też, jak ma 3 takich chłopców, no on jeden inny jest taki, no to przecież normalne zresztą. No, ale Dawidek, to jest Dawidek, on wie. No, ale widzisz, ten cały, jak on się tam nazywa, ten Paweł, ja jak podpuszczam Dawidka, no tam dzwoń do tego Pawła, dam ci telefon. A ten Paweł coś taki nie za bardzo, wiesz, zadowolony, bo widzisz, ludzie są różni. No, ludzie są różni, tam Rysia go okupuje, Rysia go podpuszcza. I wiesz, ja ci coś...
że to on miał samochód, to by wziął tego Dawidka na przejażdżkę, tam by mu kupił sobie parę i dziecko było szczęśliwe. A ja nie lubię takich plotkarzy, że jeszcze odradzają czy coś. Ja nawet potrafię wiesz, przegrać mu te telefony, pokupuję, porozdaję, tu wiesz, na 36 lat, jak się on cieszy strasznie, wiesz, ma taki jeden Samsung Galaxy S9, ostatni, już tego nigdzie nie sprzeda, nigdzie nie odda, no i już on niedługo to będzie ledwie zipiał ten telefon, no ale on już wie, że nauczył się, że nie może za bardzo tutaj oddawać, sprzedawać, no, także więc wiesz, no są i takie dzieci, i takie dzieci, różni są ludzie na świecie, nie wiem, czy wy w ogóle o tym wiecie, no. Także Ewunia, wszystkiego najlepszego, no, żebyś miała jakiegoś kierowcę, wiesz, żeby co, jakiś, bo jak ty tam jeździsz i 50 przesiadek, to jak prababcia z tymi pakunkami pewnie wyglądasz. Ja ci coś powiem, pani Oleńka mieszkała tutaj naprawdę południe za Szembeka, to ona pół roku mieszkała w mieście w zimie, a na wiosnę wyjeżdżała do Poddębic koło Łodzi, 1000 pudełek brała i ze 4 koty, pani Oleńka. Myśmy odwiedzały Królestwo Boże i głosiły, to żeśmy tam też u niej mieszkały, ciasta piekłyśmy. Taka wariatka, trochę pani Oleńka z szeroką dupą. I miała męża architekta, no i kochała porozmawiać. Widzimy chłonny rynek pracy, no to dlaczego nie włożyć tam pieniędzy, jeżeli tak właśnie pani profesor wspomniała. No i ta pani Oleńka, ona lubiła ciasta, więc gadała, wiesz, taka narodowa kobieta. Ja mówię, chodź Oleńka, ja ciebie zaprowadzę do Teatru Wielkiego. Jakie mam znajome koleżanki, które są świadkami Jehowy, które śpiewają w Teatrze Wielkim, u których ja w domu bywam. Jak ta Oleńka się podnieciła, narodowa. A potem jeszcze jak tutaj w Praskim Centrum Kultury, gdzie jest Grochowska 274, ten ratusz, to była ta cała Podskarbińska 2 kiedyś, ten Dom Kultury. I też śpiewały te śpiewaczki z Teatru wiesz, Wielkiego. No to śpiewała Bargiełowska, owszem, ale jak śpiewała Elżbieta Hoff i Bogdan Hoffman dyrygował jej mąż, proszę ciebie, no to już ta jak Toskę usłyszała, czy cokolwiek od Elżbiety Hoff, co śpiewała, wiesz, Jadwiga Królowa Polski, jej stroje były w muzeum tutaj Teatru Wielkiego, na koniu białym jechała. Jak ona się tych rzeczy nasłuchała ode mnie, no to żeśmy razem przychodziły nawracać tą Oleńkę. No i Oleńka w niebo wzięta, dzień i noc z nami gadała, słuchaj. No i się w końcu to gdzieś tam urwało, bo już tam dawno mnie nie ma na tym, na Pradze Południe, a tam mieszkają też na Gocławiu daleko, także, więc wiesz, dobrze przyjaźnić się, no ale jeszcze u świadków Jehowy to jest inaczej. Jak ktoś nie chodzi na zebrania, to już nie zadaje się, czyli brać, wiesz, no. A tutaj w tym świecie to, wiesz, po latach. Niedobrze ta Janeczka Sobieska się połączyła z tymi dwiema córkami, bo one wszystko krew z niej wypiły. Co ona w życiu zarobiła, to one wszystko wypiły, bo ona tak na dwie babki, że tu szła na zebrania, a tu do świata szła, a to nie wolno. Albo no, dawała Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Albo Pan Bóg, albo nic. Nie, świat jest szatana diabła. Nie wolno. Czyli ona już to wiedziała, że z córkami się nigdy nie połączy, a jednak wiesz, ogłupiona na stare lata, że one tylko razem zamieszkają w jednej willi, ściana będzie ich łączyła, to nic nie dało, bo przecież jak umarła, no to przecież córki wzięły wszystko. O, i taka robota. Także nie warto się z nikim niczym dzielić, warto obcemu oddać pieniądze, niech sobie czekolady nakupi, niech sobie ma bajkę. No, ja też do Białegostoku jeździłam, była taka Ala Socha, to ona, wiesz, miała całą szufladę pieniędzy i ona w ogóle nie chciała tych pieniędzy. Ty sobie wyobraź, że takich ludzi ja zawsze spotykałam, wiesz, na swojej drodze życia, takie oryginały, że naprawdę, no. Także buziaczki i proszę jeść paczki. No ten Dawidek jak ma legitymację i jedynkę, to byś z nim mogła pojeździć, kochana, prawie za darmo, za 5 zł. No, jako opiekunka, która tam nic praktycznie nie płaci. No bo myśmy jechały z Białegostoku, bo tam i z tym głupim Staśkiem byłyśmy,
wiesz, i w Sokółce, i w Hajnówce w lecie. No a ten Michał Zalewski jest, proszę ciebie, w MSWiA jest w szpitalu. To jest Michał Zalewski, zobacz na Messengerze, możesz go pozdrowić. Jest w szpitalu MSWiA, ma policzki zapadnięte. I wiesz, i chyba, ja mówię, no chyba mam nadzieję, że nie umrzesz, no ten Zalewski też. To jest taka mafia, oni jeżdżą, nagrywają, wiesz, msze księży i z tymi chłopaczkami tam razem, wiesz, w hotelach śpią. No i wiesz, taka robota, że i ten Stasiek, i ten Michał, i tam jeszcze na Bankowym, gdzie ten Stasiek tam przebywał, na tym lotnisku mieszka, nie za bardzo ma to mieszkanie. No to więc kto go tam przechowa, to on tam z tym śpi i tak się pewnie zaczęło. Ale że na lotnisku pracuje, ma pełno pieniędzy, to i hotele nam stawia. I dlatego byłyśmy na wielu tych hotelach. Taki Stasiek siwy. Może zobaczyć Marcin Paszko. No to to jest on, ten taki siwy. I Matka Boska Ostrobramska. To jest zdjęcie z Białegostoku, z parafii Fara w samym centrum. No i tam jest Książnica Podlaska, obok biblioteka. Tam jest bardzo dużo kulturalnych imprez. I w tej Farze, i w Kościółku Białym obok. Bardzo dużo kulturalnych imprez. No myśmy tam były, bo ten Stasiek jako dewota stara, a ten Zalewski jeszcze gorsza dewota, klęczał po ulicach, proszę ciebie, z krzyżami chodzą. Wstyd! 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 Wiesz, i tego. A jeszcze pedofilia w głowie. No daj spokój. Także pozdrawiam ciebie, Ewa. Już teraz za nic nie każą, bo wiesz, zobacz, co ci księża robią, co ci księża wyprawiają. A jeszcze przed pałacem policja do mnie powiedziała, że za to, że jak ktoś mi ukradnie telefon, to nic nie robią. A teraz jeszcze policjant powiedział, wiesz, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, że jak ktoś ci ukradnie telefon, to za to już nic nie mam. Bo telefon to, wiesz, głupota. No. Za telefon już nic nie ma. No widzisz, a telefon to prawie jak dowód osobisty, bo tam są twoje dane, tam jest, wiesz, musiałabyś się dobrze w sądzie gdzieś tam starać, żeby, wiesz, kogoś ukarali. No także buziaczki, jedzmy mięso, ale smaczniejsze są kaczki. Tak, to jest nasza Rysia, ona po prostu była kiedyś tancerką w Teatrze Roma, baletnicą, potem po prostu jako taka aktorka była i każdy ją tam brał, Krystyna Janda tutaj i wszędzie Rysia jest rozrywana, wszystkich zna i po prostu tak po znajomości. No ja tam, no myśmy tam nagrały pieśń o Rysi, taka troszeczkę kabaretowa, no ale teraz już wszystko takie dziwne jest na świecie, nie wiem czy wy o tym wiecie. Ja tylko mówiłam, bo ta Rysia na Pragę jeździ nocnym 24 i ciągle razem tam wysiadamy gdzieś o 12 w nocy z tego nocnego 24. Mówię, Rysia, ty się tak nie strój jako baba, bo dostaniesz w łeb. Przecież zobacz, jacy ludzie w tej Warszawie. Jaki brak tolerancji, chamstwo, draństwo i jawne skurwysyństwo nawet. No i ta Rysia jakoś tak, nie wiem, ona grała w filmie na Centralnym i w tym filmie zawsze mówiła: och, jak ja lubię napady, och, jak ja lubię napady. To także dodaje tego poczucia niestabilności. Jeżeli chodzi o sam w ogóle legislację i prawa, to jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o uregulowania przedsiębiorczości, dwudziestokrotnie bardziej krajem uregulowanym i zmiennym, tak, niż Niemcy, tak, którym się wydawało, że jest takim krajem przepisów i twardych zasad. Jednak okazuje się, że my produkujemy ich znacznie więcej, przy czym one są w większości, no
oczywiście jest do tego, co pani doktor też wspomniała o inwestycjach. Jest bardzo dużo inwestycji w tych programach unijnych infrastrukturalnych. Jest 66 miliardów złotych na inwestycje w linie kolejowe. I tutaj na przykład jak rozmawia się z... Jest i czeka. Jest, no właśnie, no właśnie to nie jest w procesie inwestycyjnym. Tam jest wiele przetargów rozstrzygniętych. Część jest, jak widać, po wycenach tych spółek chyba poniżej jednak wykonalności wygrana. I są pewne zagrożenia realizacji tych projektów, a to są duże strzeliste projekty, w których no chyba tej skali projektów dużo w Polsce nie ma, żeby porównywać. I są też tutaj pewne zagrożenia, a te inwestycje publiczne no będą istotnym elementem tego wskaźnika, o którym... Głównie infrastrukturalne. Dokładnie infrastrukturalne, bo tu jeszcze CPK rozumiem się szykuje. Rozumiem, że jak... No to będziesz wybierał się po te wózy, czy ty wejdziesz tam na boso stał? Mam tak duży wzrost, to rozumiem, też jest przestrzeń do poprawy dla rządu. Ale chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, która jest trochę tak jakby wskaźniki makroekonomiczne wpływa, bo jest jednak dosyć duży impuls do wzrostu inflacji, bo w koszyku inflacyjnym mamy różne rzeczy, no tak z podwórka warszawskiego, tak, no za chwilę będzie kompletny dramat z odpadami i śmieciami w Warszawie. Pozdrawiamy pana prezydenta, jeżeli to słucha. I pan chodzi o drobne śmieci. Masz tam jakiś sznurek, weź podwiąż sobie buty, sznurek czy sznurówka, jak nie ma sznurówki, to gdzieś sznurek słuchawkami sobie podwiąż już. No w piątek tutaj dyskusja odbyła się, że jeszcze nie uchwalę inflacji. Ale można usłyszeć temat cen energii, więc... No tak, bo ceny energii, już niezależnie od tego, co zostanie uchwalone, to wzrosły no, rok temu na cowarowej giełdzie energii. Megawattogodzina kosztowała 180-160 zł. W czwartym kwartale następnego roku cena jest 300. A żebyś poszedł tak przed pierwszą do tych kapucynów tam od tyłu, ale jeszcze dalej tam jest trasa łazienkowska, przy tej syrence dosłownie. Tam wchodzą na zupę. Ten ksiądz, jak nie ma zupy, czy brakuje, to on robi własnoręcznie. Ma rosołki, zalewa i po prostu jak coś mu się powie, to on wszystko ma, bo tam jest Holandia. Teraz jest w innym miejscu, nie wchodzi się na dole, bo na dole jest szopka od ulicy tej Wiodowej. Od tyłu, żebyś był wcześniej, żebyś mówił, to ja bym ci powiedziała, on ma buty, on by ci dał buty. Nawet gdyby tam wszystko było zamknięte, tam jest ksiądz taki w brązowym, tym co kieruje ruchem, on by ci dał wszystko. Trzeba poprosić. Nawet jeszcze o tej porze, ale już to się kończy. No. Z tyłu jest furta i tam taki napis, jest stołówka. No ale teraz to już nie, bo tam jest od 11.30, tam się idzie przed pierwszą godziną i to jest takie te ostatnie tury, co komu starczy, co komu nie starczy. Ostatnio były po czekoladzie ogromnej, rozdawali i ksiądz rybkę chińską, zupkę chińską własną ręką zalewał. No, także robił dla każdego, kto głodny, to co tam chciał. No, a wiemy. Natomiast zawiesił takie pytanie, ja bym chciał, żebyście Państwo odpowiedzieli na to pytanie. Ja odpowiedź znam, ale udzielę jej na koniec. Ja rozumiem, że zamknięcia. Mieliśmy wybory, więc nie można było tego wcześniej robić, bo nie byłby to dobry sygnał, tym bardziej, że... Także proszę Państwa, nie wiem, po co oni puszczają te Krzysztofek już czwarty raz. Naprawdę, dosłownie czwarty raz słyszę. Ceny za różnego rodzaju usługi komunalne, które mają komponent wykorzystania energii w sobie. Ale żeby to było jeszcze, wiesz, jakieś ciekawe, jakieś coś wspaniałego, a ona się, ta baba, jąka po prostu. Ona się jąka. Przełączmy na coś innego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Życzenia płyną z Münster, Niemiec. Polski katolicki Münster. Z Kościoła Świętego Antoniego. Ja chciałam pozdrowić w Polsce no, wszystkich parafian z Kościoła Świętej Urszuli w Gwizdanowie. To jest moja parafia. Tam na ceny z księdzem Tomaszem Kusiem oraz moją... Księdzem Tomaszem Kusiem miałyśmy wielki wódz. Moich synów. Tomasza, Krzysztofa,
Daniela Sośnickich oraz moją koleżankę, panią Stasię Bendik oraz wszystkich tam sąsiadów, moich znajomych. Chciałam też pozdrowić tutaj mojego kościoła, naszych księży, księdza Mariana i księdza Rafała. No i życzyć wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Również chciałam pozdrowić Radio Maryja, które słucham no tak gdzieś około 15 lat. No ja w ten sposób też ewangelizuję. A jak pani ma na imię? Mówię, no. Mam na imię Cecylia Sośnicka. Pozdrawiam. Pani Cecylio, a jak ten miniony rok przebiegł? No, można powiedzieć, że dobrze. No ja tutaj na razie jeszcze pracuję. Wybieram się już pomału do Polski, ale na razie jeszcze pracuję. Ale tak ogólnie, no to dobrze, no wszystko jest w porządku. Urodził mi się wnuczek, Karolek. O, proszę, no to jest szósty, za co dziękować. Który? Szósty wnuczek. O. Mam wnuka Daniela, Dawida. Głupia baba. Łukasza, Juliana. No i teraz Oliwka. No i teraz właśnie Karolek. 4 miesiące ma Karolek. Najbardziej go ściskam, pozdrawiam Sośnicki z Kębłowa, w miejscowości Kębów, to jest właśnie decyzja Legnicka. Tak, a w Mestern będzie spotkanie opłatkowe za niedługo, tak, prawda? Tak, tak, ja też się już szykuję. Przyszłą niedzielę. Tak, wiem. Pani Cecylio, i czego pani życzy sobie na ten nowy rok? No to chyba przede wszystkim tylko zdrowia, no ale tak nie ma co narzekać, proszę księdza, naprawdę nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć. To tego zdrowia. Do wiadomo. Tak, do no, tego zdrowia też. Sama jestem wdowa, więc... Mówię, że do tego zdrowia dołóżmy jeszcze świętości. No też, na pewno by się przydało bardzo. Każdemu z nas. Pani Cecylio, pozdrawiamy. Niech Pan Bóg prowadzi. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam również Radio Maryja. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać. To pani Cecylia, Münstern, Niemcy, a my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. O uwagę proszę miejscowość Ojrzanów, koło Brandocina. Pani Halinka i Włodzimierz Piątkowscy, a także Lucynka i Krzysiu Mental oraz ich 3 córeczki. Ukochani, u progu nowego roku pragnę Wam złożyć z głębi serca płynące życzenia. Dużo zdrowia, wszelkiego dobra, aby w Waszych sercach zawsze gościł pokój i radość. A Boża Dziecina niech Wam błogosławi, a Boża Rodzicielka niech się Wami opiekuje na każdy dzień. W szczególny sposób pragnę pozdrowić Halinkę i życzyć jej wszelkiego dobra, która względem mnie tak bardzo mi dużo to pomaga. Serca Ci, Halinko, bardzo dziękuję. Oby tak dalej. Te same życzenia pragnę jeszcze przesłać na Radio Maryja wszystkim pracownikom, ojcom, a także samotnym, opuszczonym, niepełnosprawnym. Kochani, bądźcie wszyscy pozdrowieni i życzę Wam w nowym roku wszelkiego dobra, radości, zdrowia przede wszystkim i spokoju, czego i Wam, i sobie życzę. Szczęść Boże, życzenia przekazywała Cecylia. Pani Cecylia, Bóg zapłać Pani Cecylio, pozdrawiamy również serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę Ojca. Tak. Proszę Ojca, ja bym prosiła, mogłaby być piosenka w wykonaniu Damiana Choleckiego. Za wszystko to dziękuję Ci. Bardzo bym była wdzięczna, proszę Ojca. Za wszystko to dziękuję Ci. Dziękuję Ci, tak. Pani Cecylio. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem pozdrawiam. I odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Halo, prosimy. Oj, chyba jakiś... Szczęść Boże. A jednak, szczęść Boże. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Małgorzata z Białegostoku. Chciałabym złożyć najlepsze życzenia dla braci, dla ojców, którzy prowadzą radio, którzy wprowadzają w niebo